Cześć, witajcie serdecznie. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii DIY. Chciałam Wam pokazać, jak zrobić biosferę właśnie w szklanym, takim ładniejszym, dekoracyjnym naczyniu. Ja kupiłam to naczynie przez internet, także w AGD, w sklepach z naczyniami szklanymi i przez internet można kupić bardzo dużo takich fajnych, unikatowych, szklanych kul. Będziemy potrzebować również zielony właśnie taki soczysty mech, który przyniosłam z ogrodu, bo u nas pod na działce są sosny i tam mamy ściółkę leśną, także fajnie rośnie. Kora, rośliny, kamienie, ziemia. Także słuchajcie, teraz postaram się włożyć tutaj ziemię ogrodową. Może uda mi się zrobić jakąś taką, nie wiem, dekorację, jakąś coś takiego innego. Zawsze robiłam na płasko, teraz może bardziej do góry zrobię, żeby po prostu, żeby zrobić trochę coś innego. Także tak można podnieść też ziemię i może będzie to fajnie wyglądało. Później ją troszeczkę ubić. No i teraz po prostu wsadzę tutaj właśnie sobie taką ciekawą paprotkę, taki z odnóżką tutaj. Także żeby tak sobie fajnie tutaj rosła. Dodam też do niej takiej ściółki tutaj trochę leśnej, takiej ogrodowej, żeby to podłoże było dla niej też takie fajne. Tu mam takiego torfu też. Ok, i teraz dodam trochę jeszcze ziemi tutaj na tą stronę. Już tak nie za dużo. No i też zrobimy takie podłoże tutaj właśnie takie. Wysypię takim podłożem specjalnym, ogrodowo-torfowo-leśnym spod drzew właśnie, żeby sobie tutaj to się ładnie tutaj tego może, słuchajcie, włożę jakiś kawałek drewienka takiego właśnie tutaj. Tu mam takie kamienie też białe. No, zrobimy taką czerwoną, mam taki właśnie. Mam też taką skałkę. Słuchajcie, i tą skałkę tutaj włożę. Kilka takich właśnie kamyków dekoracyjnych. Teraz pozwolę sobie tutaj wkomponować taki zielony mech soczysty. Słuchajcie, ja ten mech trochę umyłam w wodzie, nawilżyłam go, żeby po prostu on lepiej rósł i lepiej tutaj właśnie się asymilował. Także z takimi roślinami. Tu mam też taki inną odmianę trochę. Trochę takich mniejszych kamyczków na tą stronę. Mam też takie czarne kamyczki, też fajnie będą wyglądały. Jeszcze może tylko jakiś taki jaśniejszy kamyk, większy. Dobra, słuchajcie, biosfera jest gotowa i skończona. Teraz wstawię ją tutaj. Proszę, zobaczcie, jak fajnie wygląda z paprotką i z kamykami takimi dekoracyjnymi. Tak się prezentuje. Te wszystkie kamienie, które mam, to zbierałam, bo byłam też na przejażdżce i udało mi się znaleźć cudowny właśnie jeden też, bo przez las też przejeżdżałam. No i takie znalazłam różne, także słuchajcie, wszystko można znaleźć w naturze. Tylko wystarczy iść na spacer do lasu, na pola i znaleźć właśnie takie ciekawe, unikatowe rzeczy. Słuchajcie.
Słuchajcie, zachęcam Was do zrobienia takiej biosfery. Prezentuje się naprawdę fajnie. Fajny pomysł na prezent i bardzo coś takiego ciekawego. Jeszcze raz Wam pokażę. Pozdrawiam serdecznie, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, pa pa!